Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. A więc tak, w dzisiejszym epizodzie mam szczerze wielkie plany. Więc tak, po ostatnich nieszczególnych etapach, których mogę się przyznać, nie wychodziło mi za dobrze. Dzisiaj nareszcie możemy zająć się czymś konkretnym, ciekawym, porządnym. Aczkolwiek ryzykownym, tak. O. Proszę, tutaj niektóre takie biły za jedno, niektóre za dwa, dobra. Ale mniejsza, a lepiej są tu ucieknijmy. Jednocześnie bijąc tych takich małych tutaj, żeby dostawać energię, ale dobra. A więc tak, dzisiejszy epizod. Co tu wchodzę? A nie wiem, ale widać, że jest tutaj dużo wrogów. Więc tak, zawsze jakieś może gotówki z tego będą. Proszę, mamy sekreta. Okej. Okay. Czegoś takiego też bym się nie spodziewał. Okej. Okay. Jedno co mnie niepokoi to też wydaje się być... Dobra. Jednak nie jesteś śmiertelny. 420. Porządna gotówka. Dobra. Ale wracając. Już się pogubiłem z tym co w ogóle chciałem. A co to jest? Simple key lock. Okej, okay, simple lock. Dobra. Mniejsza z tym, wchodzimy, zobaczymy co my tu mamy. Pieśniaczka Marissa. Głos, który wymarza wszystkie zmartwienia i uspokoi wszystkie zaniepokojone umysły. Okej. Okay. Tam coś było niżej. Tutaj też coś jest. Dobra, i tu też coś jest. I kolejne piętro, dobra. Dobra, warto wiedzieć. I tutaj, dobra. I to nas prowadzi do jakiegoś pleasure house'u. Okej, okay, trochę to niepokojące, jako że to jest... Swoim tłumacząc dom uciech. Ale okej. Okej, wow. Ładny głos. Witaj na mojej scenie, maleńki. Jestem Marissa. Pieśniarka o pewnej renomie. Jednak... patrząc na kiepski stan tego miejsca, może być ciężko w to uwierzyć. Kiedyś wielkie tłumy przybywały, by tylko usłyszeć mój śpiew. Potem coś się zmieniło. Widownia. Kiedyś taka ucieszona, teraz trzeba wychodzić. Nadal śpiewałem jednak. Mój głos wydawał się cichy w ich uszach. Może ty chciałbyś posłuchać, jak śpiewam? Byłbyś pierwszym od wieków, który to usłyszy. Okej, okay, można usiąść. Takie fajne miejsce. Można posłuchać ładnego śpiewania, no naprawdę. Aż w sensie siedzieć i w ciszy słuchać. No w sumie nawet ładne, muszę przyznać. Niestety, patrząc na to, że są tutaj te kółka, to... Wiem czemu. Nie usłyszeli jej. No naprawdę... Nasza towarzyszka... Nie żyje. Jest teraz tylko i wyłącznie pozostałością. Tym, jak to się nazywało, chyba snem? Czy coś? Ale dobra. Mniejsza o to i co my tu... Mamy. Okej. Okay. Gorące źródła i ławeczkę. Fajnie. Bo tak, doedukowałem się, to się nazywa gorące źródła. Muszę przyznać, to jak zobaczyłem nazwę tego miejsca, to się trochę przeraziłem, ale okazuje się, że w sumie coś takiego złego, dobra. I teraz, jak mówię, musimy pozwiedzać wszystkie piętra. Więc tak, tam winda u góry. O, jest jakiś trupek, zobaczmy co on myśli. Marissa.
Okej, okay, jest jakiś sekret tam za chwilę. Chociaż obstawiam Rancid Egga. Czy powie coś więcej? Nie, tylko myśli o Marisie. Oczywiście, że Rancid Egga, coś innego. I jeszcze dalszy sekret. Jest jeszcze więcej Rancid Eggów oraz jakieś... Nie wiem, czy to ma być mięso, czy co. To pierwszy to chyba jest jakiś odgłos po prostu. Och, deszcz dosyć kościsty. Bardzo drobny. No to jest sposób bycia. Coś takiego, nie wiem. Ale to nie jest sposób na bycie, czy coś. Tylko spójrz na mnie. Wielki... Soczysty, gruby, oleisty robak. Nie wydaje mi się, nie dziwię się, że jestem taki popularny w tych regionach. A, czekałem przez bardzo długą chwilę. Wydaje mi się, że niedługo jest pora na obiad. A. Dobra. Czyli co, oni jedli te Rancid Eggi? To trochę wygląda, ale... Okej, nawet jeśli je jedli, to dla mnie nadal nie mają żadnej użyteczności, bo jakoś to... Mój gościu coś nie chce jeść, więc... W dalszym ciągu uważam, że za zdobycie Rancid Egga jako nagrodę to jest po prostu największa podwyżka, jaką mogę dostać. Ale dobra, znaleźliśmy jakiegoś sekreta. Kanał podwójnego i co my tu mamy? Wanderer's Journal. Powiem szczerze, nie jestem jakoś szczególnie zachwycony, ale lepsze są niż Rancid Eggi. Dobra. Przeciwnik, fajnie, fajnie, można pokonać. I... Nie. Nie to. I właśnie, może jeszcze zanim się to zbytnio rozkręci, to... warto byłoby powiedzieć w ogóle, jakie są moje dzisiejsze plany. A w sumie... Ja raczej to jest dosyć sensowne, rozsądne i w ogóle. No więc tak, dzisiaj udaje mi się tutaj. Akurat idealnie trafiłem tam, gdzie chciałem, więc dobra robota, gwiezdny klucz po prostu. I tak, dzisiaj idziemy do tej lokacji tam niżej, bo w sumie stwierdziłem, że no, jak już jesteśmy tu, mamy tak dużo lokacji różnych nie do zwiedzania, to przydało się pomału to przechodzić, a... W sumie ta lokacja bodajże chyba jest jedną z pierwszych tych takich do zwiedzenia, którą odblokowałem. W sensie wiecie, z tych, których jeszcze nie zwiedziliśmy. Więc tak, wydaje mi się, że to dosyć sensowny pomysł, żeby zacząć od niej. Co prawda nie wygląda zbyt przyjaźnie i tak nawet fragmentarycznie jak tam byliśmy, to tam było okropnie. Ale cóż, coś trzeba ze sobą zrobić, ale zanim to wszystko, to drzewko. Oczywiście obstawiam, że to drzewko ciężko będzie skompletować, bo jednak to jest pełno kolców i innych zagrożeń, tak jak to ostatnio nawet wspominałem. Ale tak, te tutaj uzbieram kiedy indziej. Zresztą ja bardzo, ale jak ja tam mam wrócić? Przecież tu nie idzie. Ja się tam po prostu nie dostanę. I to mówię wam serio. Wiem, że do zbyt dobrych parkurowców tutaj nie należy, ale... Zresztą co ja tu będę gadał dużo. Okej, dobra, może da radę jednak, ale to jest ciężkie. Miejmy nadzieję, że znajdę tutaj w końcu jakąś stację tego... taga, żeby sobie trochę ulżyć. Au, kolce. I oczywiście. Au, kolce. Bo wiecie, używać w ten sposób... ani mi się śni. Okej. Dobra, na spokojnie. Ogarniemy to. Już dobra. Muszę przyznać, że naprawdę ciężko tu jest się poruszać do góry. W sumie, chyba kiedyś musiałem się to udać jakoś. Skoro tutaj w ogóle byłem na dole i powróciłem. A może wykorzystałem baga z ławeczką, czy tam w sumie baga?
Bugiem bym to aż tak nie nazywał. W końcu to jest jakiś feature zaplanowany przez twórców niż błąd. Ale i tak, no wiecie, o co mi chodzi. Powiem szczerze, mimo tego, że jest to odcinek dopiero chyba 19, to nie kojarzę, żebym coś takiego robił, jak wiecie. Chodził stąd, czy cokolwiek, ale dobra, mniejsza. Najważniejsze, że już tu jesteśmy. U góry samej, więc tak. Najgorsze problemy wydaje mi się, że mamy za sobą w takim wypadku, jeśli chodzi o zbieranie tego drzewka i... 500. 500. A wiecie, co to oznacza? Można by było znowu ćmę odwiedzić. Zresztą tego jest tu jakieś przejście. A nie, byłem tutaj, dobra, stąd wylazłem po raz pierwszy w ogóle, bo tu pokazuje to do Royal Waterwaysów. Więc tak. Ja poza tym, gdybym tam nie był, to teraz nie chcę wychodzić. Co to, to nie? Nie, nie, nie. Teraz jest dla mnie tylko jedna rzecz, która ma znaczenie. A jest nią, dosłownie mówiąc, powrót ku spodowi. Lepiej w jednym żywym kawałku. Nie pomijając niczego, oczywiście pominąłem, ale dobra, na szczęście jest już po najtrudniejszym miejscu z kolcami, więc miejmy nadzieję, że, tam wyżej nie przegapiłem czegoś. I tak, moje wspaniałe szkile parkurowe już się znowu pokazują. Jak bardzo nie umiem i w ogóle, tak, i uwaga, uwaga. Nie. Nie, błagam, nie. Nie róbcie mi tego. Proszę, proszę, gro, nie rób mi tego. Nie mów, że przegapiłem coś tam wyżej. No, no musiało to być wyżej, tutaj, tutaj przynajmniej. Tak, przegapiłem tam wyżej. No, oczywiście. Jakby mogło być inaczej. Zaraz tracę wszystkie w ogóle maski. Ja. Próbując tam dostać. Po ten jeden, jedyny, okej. Na spokojnie. Na spokojnie. Okej, mamy, mamy to. Mamy to. I mamy śmierć. Oczywiście nieunikniona. Ale dobra. Powiem wam szczerze, cieszę się, że zginęłem w tym momencie, będzie mógł łatwo odzyskać, przynajmniej taką mam nadzieję, wiecie, to swoje całe. I jak już to odzyskam, będę mógł na spokojnie, dosłownie mówiąc, udać się do eksploracji tej lokacji. Wiem, że było okropne, ale teraz spróbujemy. I w ogóle wiecie co, spotkamy się może już na miejscu, bo... Teraz, kiedy robię odcinki codziennie, to stwierdzę, że w sumie takie prawie godzinne, to nie mają prawa bytu. 30 parę minut do 40 max, więc tak. Spotkamy się po prostu już na dole przy drzewku. Teraz odmieniono, miejmy nadzieję, po tym jak ubiję trupa i w ogóle. No dobra. No dobra. Zobaczmy, co drzewko nam ma do powiedzenia, czy tam korzeń, ale okej. Okay. Okay. Królestw ponad. Pałac poniżej. Ścieżka służących. Czemu ścieżka służby? Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Dobra. Teraz mniejsza z tym wszystkim, powracamy do miejsca, w którym byliśmy kiedyś i... Jaju, jak tu było ciężko! Ale okej, okay, wtedy jeszcze chyba nie byłem aż taki... ogarnięty co do niektórych rzeczy, jak teraz. Ja się wiecie, nie to, żebym teraz był jakoś wyjątkowo ogarnięty. A wtedy byłem jeszcze mniej, więc... Teraz jest trochę lepiej chociaż pod tym względem. Dobra, hej, cześć! Cześć, słabiaku. No hej. Chodź. Dobra. Ile za nich w ogóle dostaję? 12. Przyzwoite w miarę. Chociaż nie ukrywam, bardziej mi się zadowoli większą sumką. I tak. Jesteśmy. I teraz, żeby wszystko było jasne, w pierwszej kolejności musimy odnaleźć staga. Nie chcę musieć przechodzić przez to wszystko jeszcze raz. I to nie dlatego, że jest jakoś wyjątkowo trudno. Przyznam szczerze, pamiętam to jako gorsze. Ale głównie dlatego, że nie będziemy się chciał po prostu tutaj wracać z lenistwa czystego. Więc tak. Zwiedzamy najlepiej jak się da. Miejmy nadzieję, że odnajdziemy staga. I w sumie tylko jakaś taka jedna sztuka pale ore też byłaby przyjemna. Wiecie, blada, ruda te sprawy, no.
Ulepszenie broni to chyba było za Paylora, tak? Paylor był za... na ulepszenie broni. Nie za ulepszenie. I już gdzieś spadłem. Ale nie, zanim tam... Zobaczmy w ogóle... Nie mamy mapy tego regionu. Oj, jak smutno. W ogóle co jest? A, znowu jakieś takie jakby pomagające jakieś przepustki. I znowu ta wielka brama. Okej, ciekawe. Widzieliśmy ją w co najmniej dwóch miejscach już. I cek. I tak, co dalej? Pójdę w jakieś takie... A, dobra, to... Ojej, nie, tu jest to miejsce. Okej, teraz będzie dużo łatwiej oczywiście. Ale i tak, o nie, to jest to miejsce. Chyba ostatnio tu byłem nawet. Ja tutaj ostatnio ginąłem dużo razy i męczyłem się z tym. Więc ta, w to miejsce powrócimy na pewno, ale nie teraz. Najpierw chcę się zająć czymś przyjemniejszym. Pomijając to, że w sumie teraz ci wrogowie będą dużo łatwiejsi, jak mam takie długie zasięgi ataków. Nie to, żeby nie mogło być jeszcze dłuższe. Ale tak, ważne, że po prostu mam w miarę długie zasięgi ataków. Widziałam tą kartkę. I jest to teraz nazwa lokacji przy okazji Ancient Basin. Nie pamiętam tylko co oznacza Basin, to byłoby fajnie. Ancient, może być niepewnie, że Ancient bardziej jakieś czy coś. Mniejsza o całą lokację. Znalazłem Kornifera. A, stare jaskinie to są. Czy nie możesz po prostu poczuć ciężaru królestwa nad nimi? Jest to dosyć ciężka rzecz, oczywiście. Wydaje mi się, że niewielu bada, czy dociera do tych głębin. Jesteśmy pionierami, ty i ja. Przynajmniej w niedawnej historii. 112? Oczywiście, że wezmę. I tak. Okej. Jakieś zejście tam, tutaj takie. I widzę ławeczkę, dobra. Mogłbym zwiedzać wszystko, ale wiecie, nie, no, ja muszę zacząć od ławeczki. Możliwość odrodzenia się w tym miejscu, jeśli coś zepsuje. To jest dopiero wsparcie. Dobra, ławeczka. A nie, chwila, ławeczka nie była tutaj, jestem głupi. Okej, szczelina, przez którą bym nie przelazł, gdyby nie to. O, dobra, 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 nie zepsułem jeszcze. Nie zepsułem, teraz tak do ławeczki tutaj. Chyba tak, więc okej. I... Oczywiście 150 za ławeczkę. Tanio, patrząc na to ile mamy. Głównie to drogo. Wymagałoby to pokonania kilkunastu tamtych latających strażników. Więc nie najlepiej. Ale dobra, mamy przy okazji coś. Okej. Wydaje się, jakbym tam był już w całej tej lokacji, że tak nazwę. I to prowadzi do Deep Nest. Wiecie co, Deep Nest to jest akurat nazwa, którą może nie tyle co znam, co kojarzę, bo w sumie. Jeśli się nie mylę, przejście do Deep Nest było za pokonanie dostępne właśnie tych mantisów, których. No, ostatnio udało się nam pokonać jakiś czas temu i nadal uważam, że to była naprawdę ciężka walka. Na mniejsze, dobra, tutaj możemy iść, nie. A tam? Nie, też nie wyjdziemy. Brakuje nam siły w skoku, więc zobacz może co jest niżej? Ja. To zaglądanie niżej może być moim zgubą, może też doprowadzić nas do skarbów. Stawiam co prawda to bardziej to pierwsze niż drugie, ale... I tak. Warto zaryzykować. A, jest tu jakieś przejście? Nie ma. Dobra. Kolejny jakiś napis. Wyższe bycie. Te słowa są dla ciebie samego. Nasze czyste naczynie zostało wyniesione. Za tym miejscem leżą tylko odmowa i żal jego stworzenia. Nie powinniśmy więcej udawać się do tego miejsca. Okej, cokolwiek to miało oznaczać, to dobra, po prostu wiem, żeby tam nie iść, bo nie mogę. Więc tak, teraz zatrzymaj się tu proszę, dziękuję. Ławeczkę, na wszelki wielki,
głównie po to, żeby już uwzględnić w moich notatkach te rzeczy. A teraz sruń. Sruń po prostu. Okej, okay, podwójna hamowa. Pierwsza tam była wyspa. Okej, okay, czyli zatrzymuje się przy użyciu... A, okej. Okay. Teraz będę to już wiedział. Wyspa z geodami. Chciałem geo w sumie. To dużo ostatnio oglądam. Powiem szczerze też jednego gościa, który na wszystkie teraz takie kamyczki mówi geody. Nie wiem czemu i teraz mi samemu się to udziela. Dobra. Ale tak, udało się już po sprawie. I tak, kolce wredne. Ale nie przejmujmy się tym. No i kolejne miejsce, do którego się nie dostanę. Super po prostu. Super po prostu. No, lokacja pełna miejsc, do których nie mogę wejść. Normalnie zaczyna mi się wydawać, że po prostu nie powinienem tutaj jeszcze zaglądać. Nawet nie tyle co jeszcze, co w ogóle nie powinienem. W ogóle jakieś malutkie robaczki, takie fajne, pomarańczowe. Chyba coś na kształt tego, wiecie, tego co my niebieskie czasami chwytamy sobie, żeby mieć więcej HP przez jakiś czas. Przynajmniej tak mi się wydaje, oczywiście. Mogę się mylić. Więc zgaduję, że to może nauczył nas o jakimś nowym typie życia. Takim pomarańczowym właśnie. Coś. Albo może mieć to związek z tym pomarańczowym czymś, co wycieka z niektórych wrogów. Okej. Okej. Cokolwiek to za przeciwnik, wytrzymałe to dziadostwo. I... wydaje mi się, że to jest bardziej związane z tym, bo tutaj z tych właśnie stworów wypadają też jakieś pomarańczowe gluty. O, i znowu te małe takie pomarańczowe. Okej, chyba udało się jednego pokonać, czy coś. I... na suficie? Bez przesady. Jak ja go miałem pokonać, jeśli on jest na suficie? Okej. Chyba, że nie powinienem z nimi walczyć, tylko przejść dalej. Ja tu padnę, mówię wam. Oczywiście. Dobra. Miejsce wydaje się być dosyć ciężkie. Ale ja tylko się nie poddam, ja to tutaj przejdę, ja to wygram. Zobaczycie. Może kluczem do zwycięstwa tutaj tak szczerze jest coś, czego i tak nie robię najczęściej. Bo się przydało, czyli to. Wielkie cięcie. To nie bardzo możliwe. I okej. Okay. Wiadomość numer kolejna. Oni się nie odradzają. Znaczy oni się odradzają właśnie, a nie odradzają. Okej. Okay. Pokonany. Co prawda kosztem wielu punktów życia, ale tak, pokonany. I to się liczy. Palce oczywiście. Jak mogłem o nich zapomnieć? Teraz już przynajmniej mam pewność, że przecież jednego pokonałem. Tutaj tak i tutaj... nawet nie będę czekał na walkę z nim. Nie ma, przebacz, nie, po prostu... nie. Okej. 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 O nie, no kolejny? Nie, ja tam nie idę, nie. Nie. Uj. Ale jest tutaj simple key. Okej. Okay. Gorzej jest znowu, że będę musiał tu chyba iść tędy. Chyba, że... okej, okay, sprytne. I nawet się udało. Więc brawo ja podwójnie. Dobra, dobra. Mam delikatne leczonko. Kolejny, no nie. Ta gra oszalała? Możecie mi proszę powiedzieć, co tu się dzieje? To jest naprawdę już niefajne tak po prostu rzucać wrogów. Takich z 50 wrogów, a niech będzie ktoś, kto po prostu strasznie spami. Oczywiście 50 to nie dosłownie, ale no wiadomo o co chodzi. Daj im po prostu wrogów, którzy będą strasznie spamić, nie będzie dało się ich uniknąć, będą olbrzymi.
ciężko będzie ich pokonać. Tak, idealny pomysł. Nie wiem, kto za to wpadł, ale nie podoba mi się to. Po prostu totalnie nie mój styl. Wiecie, nie to, żeby to był jakiś zarzut okropny czy coś. Po co tu wróciłem? Ktoś mi powie? A, mniejsza. No, no właśnie, więc to nie jest jakiś wielki zarzut czy coś, że gra jest bez sensu, ma coś takiego. Ja rozumiem, że dla wyzwania można takie rzeczy zrobić. Dziękuję ci, gro. Teraz już jest dużo lepiej, jak mam tutaj takiego ładnego skrócika. Nie będziemy musieli przez to przechodzić po raz kolejny. Dobra. No ale mniejsza z tym, no właśnie, dobra, fajnie jest skrót. Wracając. Nie jest to mój styl bezpośrednio, ale też nie będę miał pretensji do kogoś, kto to lubi. Więc dobra, idziemy i... Co? No i co? Jakby nasze... Jakby ciało kogoś podobnego do nas. No i co? Co teraz? A, okej. Okay. Za podchodzenie tutaj po prostu się nagle coś aktywuje. Okej, czyli te... maluchy. Chwila, co? Czyli my się składamy z też takich rzeczy? Broken vessel, czyli jakby... uszkodzone naczynie? Okej. Okay. Fajna muzyczka i... bossu, który jest w sumie... prawie tym samym, co my. Ciekawa sprawa. Okej. Okay. Dobra, wniosek, nie leczyć się podczas tego, tylko lepiej go atakować chyba, po prostu kiedy jest tylko okazja ku temu. Okej. Okay. Okej, okay, teraz mogę się podleczyć. Nie wiem, czy jest, wiecie, wielki sens, chociaż dobra, te dwa życia lepiej mieć zawsze niż nie mieć. Okej. Okay. Okej. Okay. Po prostu epicka walka kontra... Nie wiem, czy to jest jakiś... ktoś związany z moją postacią, czy coś? O, wygraliśmy. Teraz można coś z tym zrobić? Nie? Nadal nic? Nie, nadal zamknięty, czyli gra teoretycznie, koniecznie... też bym polas dalej. No dobra. No a dobra, skoro tak bardzo chcesz tego gro. Super. Dalsza część lokacji za takim bossem. Coś dobra. Prędzej niż boss to był jakiś mini boss, powiem szczerze, to było łatwe. Już droga do tego miejsca była trudniejsza niż samo starcie, więc pewnie ta lokacja jeszcze skrywa ze sobą jakieś szmary trudności i w ogóle. Okej. Okay. Ja bym najpierw sprawdzić lokację, ale jakieś takie... co to są, duchowe motylki? Jakieś płomyki? Nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Nawet pozbyć skrzydła przez chwilę? Skonsumowano bądź pochłonięto. Skrzydła monarchy. Naciśnij A, kiedy jesteś w powietrzu, by machnąć skrzydłami. Użyj tych eterycznych skrzydeł, by przepłynąć nad wrogami i odkrywać nowe ścieżki. Czyżby? Podwójny skok. No, wiecie co? Tak się, powiedzmy, tak marudziłem, że ta lokacja ma miejsce, do których nie można dotrzeć. To, czyli to... podwójny skok. Nie, wiecie co? Wybaczę, że tak marudzę i się powtarzam, ale... wow. Teraz będziemy mogli tutaj zwiedzać to wszystko, to tak po prostu. Widać, że w zależności od tego, jak długo trzymam, też tak długo mogę srunąć. Co to w ogóle? Zepsułem coś, czy co jest w ogóle? Okej. Okay. Ej, dobra. Powiem szczerze, nie ogarniam, co tu się w ogóle dzieje, ale dobra.
Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym chyba byliśmy wtedy, jak nas tam chyba Dreamers czy coś tak, oni nas zamknęli, czy coś? Wiecie, tak jak tam ta ćma mówiła. Nie będę ukrywał nawet, nie wiem o co chodzi, ale dobra. Dobra, mniejsze z tym. Loskin. Zaginiony pobratymiec. Albo utracony. Może być zaginiony, utracony. Okej, okay, dobra. Czyli co, to ponownie starcie z tym bossem? No to jest... Tylko on jest dużo agresywniejszy. Dobra. Dobra, lecz się, lecz się. Ach, nie zdążyłem nawet leczyć. Ale dobra. Okej, okay, dobra, dobra, okej. Okay. Okay, czyli co, czyli... Dobra, powiedzmy, że... Dobra, teraz już totalnie nie rozumiem. Wygrałem z nim, a jestem znowu tutaj. Dobra. Powiem wam szczerze, nie za bardzo... Ogarniam, co tam się stanęło, więc pozwólcie, że póki co zostawię w spokoju. Może, nie wiem, komuś się będzie chciał, to mi to wytłumaczy. Czy coś. A póki co tak. Zwiedzamy. Zwiedzamy wszystko, co tutaj gra nam pozwala zwiedzać. Wraz z nową zdolnością. I tak. O. Znowu ten taki duszek. Jest tutaj coś? Nie, nie ma. Okej. Okay. Ale z tego, co widzę, są... Inne rzeczy, ojej, nie, no taka zdolność, powiem szczerze, to mi się podoba. Łatwa do użycia, bardzo przydatna. No i w sumie, gra sugerowała niejednokrotnie, że coś takiego może się stać, chociaż nie ukrywam, ja bardziej od takiego podwójnego skoku podejrzewałem pionowego dasha, czy coś, skoro mieliśmy już opcję daszowania. Tu proszę. I słyszę chyba kolegę tam na końcu tego wszystkiego, więc... Okej, więc teraz tak. Dash, hits, dash. Dobra, jesteśmy. W sumie prawie, że bez znamień. Kolejny kolega. Dobra. Nie, ale... Jakie to fajne, jeszcze w ogóle patrzcie, jak ładnie to jest zanimowane. Nie, Hollow Knight jest naprawdę super grom. Tak. Dobra. Dobra, jestem głupi, zapomniałem, że tutaj trzeba przesrunąć, a nie przeskakiwać sobie samemu. Dobra, dobra, i ławeczka, na której oczywiście sobie siądnę i... Gdzie? W sumie? Nie wiem, czy jest jeszcze coś tutaj do zrobienia tak naprawdę, poza zobaczeniem tych terenów pałacowych. No i ewentualnym zwiedzaniem wszystkich tych zakamarków jeszcze, bo... Jestem pewien, że tu jakieś rancy tegi zostały gdzieś do znalezienia. No jak wiadomo, grał uwielbia rozdawać rancy tagi, więc szkoda byłoby nie skorzystać. To jest oferty kolejnego, bezużytecznego rancid egga, który będzie mi zalegał w ekwipunku. No. A tak serio, co? Cokolwiek to jest, czy nie jest? Co to? A. Prawdziwy sługa oddaje wszystko królestwu. Pozwól, blady król Hollow Knight zciążył cię z twojej ciężarem. Wyrzucisz cały geod fontanny? Oczywiście, że nie! Co miałbym to zrobić? W sensie, dobra, ja rozumiem, że to może mieć jakiś sens. Bo żeby nie było, zazwyczaj gry nie oferują takich rzeczy po nic. Ale no, stracić wszystko, kiedy i tak mam dług 9000 u tej jednej wrednej babki. Okej, okay, nie, nie. To się nie stanie. Mogę wam obiecać, to się nie stanie. Przynajmniej dopóki się nie dowiem, o co z tym chodzi, albo nie będę miał wszystkich innych rzeczy ogarniętych i w ogóle... I jak widzę takie znaki, to oczywiście, że to dotknę, ale nie teraz, najpierw muszę stać się czymś innym. Okej. Okay. Cokolwiek to jest, co...
Hidden Station, ukryta stacja, no... Mój główny cel został wykonany, zaliczony, ale trochę po czasie. Kiedy aż tak to nie jest potrzebne. Ale dobra, ukryta stacja. Zobaczymy, co w ogóle będziesz miał do powiedzenia na ten temat. Co to za stacja? Ukryta na samym spodzie świata. Do momentu, w którym usłyszałem dzwonić dzwonka, nie wiedziałem nawet, że Stagwaysy podróżowały tak daleko. Byłeś coś niesamowitego, maleńki. Nieważne, jak stary rosnę, czy jak stary jestem. A świat nadal ma niespodzianki, takie jak te zachowane. Dobra. Jak mówiłem, fajnie i w ogóle w tym momencie moglibyśmy zakończyć wszystko, ale zanim to jeszcze muszę zobaczyć to, co się... Co jest w ogóle? Okej, zwłoki w białej zbroi po prostu. I... Okej, dobra. Czyli to nie ma żadnego większego sensu. I dobra. W tym momencie ogólnie mówiąc moglibyśmy już kończyć epizoda, ale zanim coś to jeszcze... Resting Grounds. Jak mam okazję, to przynajmniej... Po prostu będę chciał, wiecie, już oddać od razu te 500 esencji, czy w sumie zareportować wam 500 esencji. Bo tak zauważyłem, my jej nie oddajemy, tylko po prostu się zgłaszamy, kiedy mamy wystarczająco dużo dla niej. Żeby ona się cieszyła z naszych osiągnięć i w ogóle. Mówiłeś, co my jesteśmy wspaniali. Dobra. A, dzierżąc, powróciłeś! Pozwól mi zobaczyć swój... gwóźdź snów. Ja nie wiem, czy powinienem gwoździem to nazywać. Może to masz jakieś tłumaczenie dosłowniejsze, ale niech będzie gwóźdź. 500 esencji! Jesteś po prostu wschodzącym mistrzem. Dobra robota. Mam małą nagrodę dla ciebie. Zebrany z jednego z moich najcenniejszych wspomnień. Ta przypinka powoduje, że ty i gwóźdź stów będziecie jeszcze bliżej siebie. Sekrety tego królestwa nie będą w stanie ukryć się przed tobą dużo dłużej. Weź to i powódź, gdy zdobędziesz 7 esencji. Więcej podarunków ciebie czeka. Dream Wielder. Nie wiem co to, ale okej, zaraz zobaczymy. I wiecie co, wydaje mi się, że to jednak jest jakaś aktywność poboczna po prostu. Zbieranie tego wszystkiego. Wiecie, jakieś takie nagrody, zdobywanie i w ogóle. I tak, co my tu mamy? Dream Wielder. Pozwala ładować szybciej i zdobyć więcej duszy za uderzenie wrogów? Pozwólcie, że sprawdzę. 1, 2, 3. Tak licząc nie za szybko 3. A z tym ile będzie? 1, 2. Okej. Zdecydowanie szybciej. Powiem szczerze, że nie wiem, jaki to ma sens, ale... Uderzenie wrogów naprawdę ma tym sens, czy nie? Ale... Wydaje mi się, że tak, że to musi mieć jakiś sens. Więc tak, zostawię to sobie i w tym momencie kończymy epizoda, więc dziękuję wam bardzo. I w sumie tak jak patrzę, nie wyszedł zbyt krótki. Ale tak, jestem bardzo zadowolony z tego, co udało się osiągnąć i tak. A w tym momencie brakuje nam jeszcze jednego, żeby ta nasza koleżanka od przypinków chciała dać nam kolejne tamto, wiecie, to no. Słów mi brakuje, no, kolejnego nocza, więc tak. Zanim tam się udamy z powrotem do niej, bo wiem, że teraz mam po co, warto byłoby jeszcze odwiedzić jakieś lokacje, zwiedzać, szukać cokolwiek, więc... Moja propozycja jest następująca. Następny odcinek idziemy przez wioskę Mantisów do Deep Nest, albo przez City of Tears do... Jak to się nazywało? Chyba Kingdom's Edge? Czy tam Night's Edge? Nieważne, ważne, że po prostu tam idziemy. Więc tak, zaplanowane, a póki co to tyle, więc do zobaczenia, no i trzymajcie się, hej!